Tak jak wam wcześniej mówiłem, będziemy sprawdzać jeszcze Bank Pierwszy. No i w Banku Pierwszym mamy tutaj przestawiony wałek ssący o jeden ząbek. Ktoś ustawił 15 rolek, powinno być 16. Zaraz postaram się to przestawić. Zakładam z powrotem pokrywę i już powinien tutaj wałek ssący być tak jak po prostu powinien być ustawiony, czyli 16 rolek. Adaptacja, tutaj synchronizacja wróci do normy. Odpalimy, zobaczymy adaptację, jak wyglądają. Przepraszam, synchronizacja, jak wyglądają i będzie problem z głowy. Będzie rozrząd ustawiony tak, jak powinien być. Także ktoś tutaj trochę pokiełbasił wszystko. Możliwe, że po prostu nie wiedział, jak to się robi. Gdzieś coś wyczytał, a to właśnie nie tak. To musi być ktoś, kto to robił, albo po prostu mieć odpowiednią wiedzę, odpowiednie dane od producenta, w tym przypadku tutaj AVP silnik 16 rolek, Bank Pierwszy 15 rolek, Bank Drugi, no i tak to powinno być ustawione, resztę wszystko na blokady i powinno być dobrze. Także trzymajcie kciuki i do następnego, cześć. Tak więc działamy dzisiaj z Bankiem Pierwszym. Pamiętacie, że tam korekcje, synchronizacje były poza skalą, minus 15 na ciepłym, minus 17 na zimnym. Wałek jeden wyjąłem, ssący nie trzeba wydechowego zdejmować, żeby wyjąć, oczywiście napinacz. Ale jeszcze jedna rzecz, którą trzeba sprawdzić, to są te blaszki, o nie zapomniałem. One są dwie takie same. Niczym się nie różnią, ale pozycja ich na wałkach musi być w odpowiednią stronę. Co to znaczy? Mamy tutaj napisy rear hinten, co oznacza tył. Tył, czyli tyłem do silnika. Te napisy, to jest bardzo ważne do ustawienia rozrządu. Prawdopodobnie dlatego też nasz rozrząd nie miał odpowiedniej synchronizacji wałków, bo było to pozamieniane. Obydwa były założone tymi napisami do przodu. W ten sposób było założone. A ma być założone w tą stronę. Jest to nie bez znaczenia. Pamiętajcie. Bardzo ważna rzecz. Także zaraz założymy wałek z odpowiednią ilością zębów, przepraszam, rolek. Rolek ma być 16 pomiędzy tymi znakami. Mamy tutaj znak. Tu jeszcze dochodzi jedna rzecz. Czasami bywa, że te zębatki względem wałka się przesuwają. Jest to po jakichś tam kolizjach i tak dalej. Tutaj widać, że ten znak jest równo na tym wycięciu, także jest ok, drugi wałek też jest ok. Tak więc zakładamy zaraz napinacz, składamy wszystko do kupy i patrzymy jak wyglądają nasze korekcje i synchronizacje. Tak więc uwierzcie mi na słowo, wszystko jest złożone, no i odpalamy. Rozrząd jest ustawiony, zaraz zobaczymy jakie są synchronizacje wałków Banku Pierwszego i Banku Drugiego. Dzisiaj kończymy temat rozrządu, wałków i innych pierdół związanych z łańcuchami, napinaczami, innymi pierdołami, które
Trzeba poprawiać, po prokach trzeba poprawiać, no bo cóż innego można powiedzieć. Zobaczymy jeszcze raz, jak wygląda synchronizacja po wszystkich moich ustawieniach. Wchodzimy, odpalamy i czekamy. I tak to wygląda. Pamiętacie, jak było wcześniej. Mam nadzieję, że wielu z was te filmiki moje pomogą w czymkolwiek, bo po to one są robione. Tak jak widzicie, zakres jest mniej więcej po środku. Jeden jest na plusie, drugi na minusie. To akurat nie ma większego w tym momencie znaczenia. Zawierają się w widełkach, grubo jest tak naprawdę przed widełkami, mniej więcej po środku, i tak zostanie. No, tu już nie ma co kombinować. Silnik chodzi dość gładko, bardzo ładnie się rozpędza, nie ma żadnych problemów, jeżeli chodzi o jazdę. Nie ma wypadania zapłonów też. Sondy, wszystko pracuje tak jak trzeba. Jeszcze wam pokażę te wypadania zapłonów. Proszę bardzo, wszystko jest czysto na zero i tak powinno zostać. Świece są nowe, cewki stare, a wypadania zapłonów nie ma. Problemem był przede wszystkim napinacz i źle ustawiony łańcuch rozrządu na banku pierwszym. Także kończymy temat załatwiony. Poskładamy plastiki, silnik do końca i tak naprawdę kwestia silnika zostaje rozwiązana. I do następnego filmu. Pozdrawiam was, cześć, trzymajcie się.